Witam Was wszystkich serdecznie, nazywam się Łukasz Giziński, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Moc Muzyki. Stowarzyszenie się zajmuje ogólnie pomocą najbardziej potrzebującym. Działamy już 4 lata, w tym roku to będzie 5. edycja. Byliśmy bardziej skupieni przez 4 lata na dzieciach do 7 roku życia. W tym roku postanowiliśmy pomóc Miłoszowi Klimczakowi. Strasznie nas zainspirował swoją postacią, swoją energią i taką osobą, która ma dużo w sobie potencjału. Jednocześnie jego dowcip bardzo mnie po prostu wzbudziło u niego właśnie jego dowcip, gdzie można się z tego pośmiać i naprawdę jest to człowiek dusza. Przenieśliśmy się w ogóle z koncertami ze Zdzieszowic do Kędzierzyna. Chcemy rozwinąć skrzydła. Postanowiliśmy zrobić to na powietrzu, żeby to był koncert plenerowy. Zamykaliśmy się praktycznie, można powiedzieć, tylko do miejsc zamkniętych, czyli kino lub jakaś sala sportowa. W tym roku postanowiliśmy zrobić to w 2 dni. W pierwszy dzień bardziej punkowo-rockowo, w drugi dzień hip-hopowo. W pierwszy dzień oczywiście to będą zespoły z górnej półki, jeżeli chodzi o punk rocka. Gwiazdami tego wieczoru będzie Farbenlehren, Analogs, Prawda, Pajujo. Będzie jeszcze zespoły lokalne z Kędzierzyna, Honker i Archiwum. Kiedyś miałaś włosy jasne, piękne jak słoneczny blask. Dzisiaj czarne są jak sadza, która wróci mury miast. Chciałaś zrobić tu karierę, miałaś mieć swe piękne dni. Wierząc w to, przyjechałaś, aby spełnić swoje sny. Witam serdecznie, Mariusz Mupryc z tej strony. Łukasz przedstawił, jak będzie wyglądał dzień 30 kwietnia. Ja Wam przekażę, jak to będzie wyglądało 1 maja. Zagrają dla nas z Buku, ARCI, Karla, a także Mason. Będzie również pokaz mody, pokaz karate, a także zumby. Co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Powiedz mi, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Witam serdecznie, z tej strony Miłosz Klimczak. Już dziś zapraszam Was na koncert Moc Muzyki, który odbędzie się 30 kwietnia i 1 maja w Kędzierzynie Koźle pod Starostwem. Nie może Was tam zabraknąć. Do zobaczenia. Sam zbudowałem go. Żaden gmach, mam tuż nad głową, tak.